No hej ludziska, cześć wam wszystkim, konfratrzy moi kochani, zaraz obaczymy, co skrywa się w zaplesniewych bolotach. Tak jest, witam was bardzo serdecznie, rzecz jasna ja, czyli Grzechu 40 w kolejnym akrzepickim odcinku serii Zagrajmy w Metro Last Light wersji Redux. A odcinek rzeczywiście plasuje nam się całkiem ciekawy z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy przed sobą szumnie nazwaną lokację, jaką są bagniska. Rzecz jasna sama konwencja bagna, wiecie, zgnuśnienie, zapleśnienie, zbutwiałość, mrok, brud, smród, ubóstwo, to jest to, co kojarzy mi się, rzecz jasna, z bagniskiem i to jest to, co kojarzy mi się z postapokaliptycznym klimatem, którego tak uwielbiam. Drugi powód, dla którego plasuje nam się prawdopodobnie całkiem ciekawy odcinek, to fakt, iż zakupiłem ostatnio karabin snajperski, co prawdopodobnie jestem pewien na 98%, że było to błędem, no ale mimo wszystko podjąłem się owego procederu i teraz tego śledziucha trzeba będzie zjeść. A trzeci powód, dla którego to może być ciekawy materiał, no to jest niestety powód niefajny, dlatego, że jest to fakt, iż mam bardzo mało filtrów do masek przeciwgazowych i będę musiał grać bardzo dynamicznie, żeby mi ich czasem nie zabrakło. No ale dobra, koniec tego pierdniczenia, idziemy... Moi? Ho, proszę, proszę, czyli już mam troszeczkę więcej filtrów, to mnie bardzo mocno cieszy. Ile tego mam dokładnie? 7,50, dobra, i muszę grać dynamicznie, żeby mi ich czasem nie zbrakło. Nie do końca wiem, gdzie powinienem iść, chciałbym to miejsce jako tako zbadać, o ile to tylko możliwe. Tutaj są jakieś flagiewki, nie wiem, co one oznaczają, czy to oznacza, że tam można iść, że tam jest stabilny grunt, w końcu to jest bagno, więc mogę się zapaść pod ziemię, mogę utonąć, szczeznąć i spłonąć. Sam nie czuję, jak rymuje. Jakieś Iveco, coś w ten deseń, nie wiem, tak czy inaczej idziemy dalej. No i ludziska, chciałbym się odnieść dzisiaj w te... Okej. To mi się przypominają bagniska przed Mordorem. Jak panowie hobbitowie się, prawda, topili. Gdzie ja wyszedłem? Jakie jajo? Przecież ja wpadłem do wody tu, to ja wyszedłem tam, to nie ma sensu. I... Idź naś bin have at any sense. Tak jest. Jak ja jestem poliglota. O kurde. O kurde. Wagino krewetki, niedobrze. O kurde. Wszędzie są wagino krewetki. Gdzie mam iść w ogóle? Ten tu, tak, tak, tędy, tak, tu. Dobrze to rozumiem. Coś tu będzie? A gówno będzie. Środkowy palec od twórców gry tam będzie. Chcę dobrze tutaj eksplorować, żeby czasem czegoś nie pominąć. Może gdzieś są jakieś filtery, to by mi się spodobało, to rzeczywiście chciałbym coś ta... O kurde, jakie to jest wielkie, panie! Uciekaj, chłopie! Haha, ty nie potrafisz po schodach, co? Jakie to jest wielkie, dajcie spokój, to jest niepoważne. Jeszcze go nie załatwiłem? No, załatwiłem, dobra. Trzy strzały z karabinu snajperskiego, to nie wróży najlepiej. Co my tutaj mamy? O kurde, lebele. No, wy sobie jaja ze mnie robicie. Naprawdę? To ja po to inwestowałem taki majątek... Ej, co mnie pluje? Ja po to inwestowałem taki majątek w to wszystko, w ten cały karabin snajperski, tylko po to, żeby teraz znaleźć jeszcze lepszy. Serio? No to super. To był interes mojego życia. W dupę twoje mać! Nie pluj na mnie, jak ja na cię nie harkam! Wagino krewetko. Dobra, zobaczmy, jak się plasuje... A nie, chciałem sprawdzić zegarek. Jak się zegarek sprawdzało? Czekajcie, gadunudzum, troszeczkę nie grałem, mi się pozapominało. Sterowaniem, klawiatura, ekwipunek, zmień filtr, to jest ten, no właśnie teraz to przez przypadek kliknąłem, a jak jest spojrzenie na zegarek? Ingręk, a czyli jeszcze dalej muszę na klawiaturze wyprofilować mój palec, no dobra, trudno, F, laterencja, aż dziabne herbatki, wasze zdrowie. Szczerze? Powiem wam, jestem zniesmaczony, niczym kontlent mielony. Nie do końca tak to sobie wyobrażałem. Na dobrą sprawę kapitał, który włożyłem w ten karabin, był kapitałem po prostu zmarnowanym. Nie bójmy się tego powiedzieć. To są mocne słowa, ale myślę, że słowa absolutnie na miejscu i nie są one bynajmniej przesadzone. Jakieś filterym? Filtrym! Nikt tu filtrów nie ma, no wiecie co... O, coś... Kurde no. Ale to jest fajny karabin, podoba mi się, jest bardzo mocno podkoksany, ma... Wow. Czy ja słyszę, że coś ze mną idzie? No właśnie, słyszałem cię. Jak się w ryję strzeli takiej plugawej wagino-krewetce, to pada chyba na strzały, wiecie? Tak zauważyłem. Tylko trzeba prosto w ten waginalny jamochłon trafić. Tam coś widzę. Nie, to chyba nic nie widzę. To jest chyba zwykły anturaż. Nie wiem, tu jest chyba znowu woda. Ciężko się chodzi po tych bagnach, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie ja mogę chodzić.
Myślę, że rzeczywiście takie wstążki oznaczają, że mogę przejść którędyś. Tak więc będę tego wypatrywał. Nigdy po bagnach jeszcze nie chodziłem. Uuu! Co jest? Czemu ty... Aha, ja podniosłem. Jezu, jak się wystraszyłem, że ściągnął maskę przeciwgazową. Jeżeli się wydarłem, to przepraszam. Natomiast ile mam filtrów? Muszę to zbadać. Kurde, 4 minuty, naprawdę. Tak się staram szybko chodzić. Co teraz podniosłem? Filtry? Czy nie? Gówno nie filtry. Naprawdę się staram to szybko eksplorować. Myślałem, że to robię ekspresowo, a tu jednak nie bardzo. Dobra, więc muszę się jeszcze bardziej starać. W takim razie. Najwyraźniej staram się zbyt mało. Filtry, ludzie! Halo! Zlitujcie się! Czy ktoś słyszał o czymś takim jak filtr? Nie wiem. Czy ktoś widział coś takiego jak filtr? Ktoś rozumie moje potrzeby? Fajne miejsce, rozległe. Oooo! No kurde! No nie, no po prostu no nie! Kurde blakaczka! Właśnie tego się bałem, że będę musiał strzelać ze snajperki na dystans 5 metrów. To nawet nie jest 5 metrów. No to super. No to troszeczkę mi to chyba nie wyszło. No nie wiem, tak bym to oceniał. Dobra, w takim razie wczytam ostatni punkt kontrolny. Tego się właśnie bałem, że będę musiał otwierać ogień z karabinu snajperskiego na dystans 4 metrów. No super. No to się opłacało kupować snajperkę, rzeczywiście. Ale dobra, nie narzekajmy. Lecimy na Szczecin. Tam coś było, obok tej śpiącej waginalno-krewetki. Tak więc... Chciałem wam poglądzić troszeczkę o ciekawostkach, no ale myślę, że chyba tutaj to nie wyjdzie. Przynajmniej w tym konkretnym miejscu, bo zbyt dużo się tu dzieje. Jestem zbyt zestresowany, choćby tą prostą rzeczą i tym powodem, że muszę się spieszyć, no bo filtry. Gii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 
pytań są. Filtry! No nie, zaraz, panowie. To trzeba bardziej na spokojnie, wiecie? Bo ja tu mam ślepy za łeb. Panowie, to ślepy za łeb jest! Czekaj, biegnij! Kurde! O, to nie tak miało wyglądać, zdecydowanie. Ta broń jest beznadziejna w tej grze, naprawdę. Absolutnie bezużyteczna. Serio. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo była nieprawdopodobnie droga, ale naprawdę jest bezużyteczna. Czy ja mogę im cokolwiek zrobić? Nie wiem. Bo one się tak zasłaniają pancerzykiem z przodu i ogólnie jest spoko, tylko że w tym momencie wszystko się od nich odbija. Więc ja się pytam, what the hell? No, ogólnie spoko. A, ślepy zaułek, no to też spoko. Ogólnie luźno, nie? Nie żebym narzekał. Nie, no ekstra. Ogólnie się bawię, super. Chyba nie tak to miało wyglądać, tak mi się coś wydaje. Chyba nie tak twórcy gry chcieli od gracza, żeby przechodził tą lokację. Ale jest ona popaprana, jak ja mam walczyć z krewetką, skoro ona ma pancerz z przodu? No to halo, hej. Przecież taka krewetka zawsze do mnie będzie przodem odwrócona. Więc o co się rozchodzi? Chciałbym tego filtra podnieść. Podnieś to, Janusz. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Prośbę swą motywuję. Tym, iż gdyż aczkolwiek, ponieważ bo... Mam mało filtrów i zaraz zdechnę. Kurde, nie wiem jak mam walczyć z tymi gnojami. Obślizgłym krewetkom mówimy stanowczo nie. Tak jest. Ile mam filtrów? Ważne info. 5. 5 minut. Trochę lepiej, ale i tak słabo. Więc nie ma się co podniecać. Filtry! O kurde! O! No nie wierzę. Tak, super. Czy ty się ode mnie odpierdylisz, ziomek? To jest bez sensu. Trochę dziwnie sobie tego przeciwnika twórcy gry wymyślili. Nie podoba mi się on. Skoro on się cały czas zasłania, jak ja mam do kurde belikaczki z tym walczyć? No chyba kpicie. Serio? To było chamskie. Takie trochę chamskie. O ciupinkę. No nie. Przecież się jeszcze nie wyleczyłem. Nawet się jeszcze nie wyleczyłem. Przeklinam ten dzień, w którym zakupiłem karabin snajperski. Zaklinam was. Zasrani sprzedawcy, merkantylni zresztą, którzy wyciągnęli ode mnie prawdziwy majątek na zakup tak bezużytecznej broni. Ale pamiętacie? Ja to mówiłem, że w Dead Space'ie tak było, że kupowało się snajperę, która była bezużyteczna. I bałem się, że tutaj będzie tak samo. No i jest tak samo.
Nie żebym narzekał, ale trochę narzekam. Pomokiem! Aha, no to spoko. To gorzej. Miałem szybko przez tą lokację przejść, trochę mi nie wyszło. Przepraszam. No, dziękuję. Co mnie znowu klepie? Przecież już wszystkich załatwiłem chyba, nie? No ja nie wiem, jakieś to wszystko takie dzikie. Nie tak to miało wyglądać, no ale trudno. Czuję się, jakbym wpłynął w sam środek cyklonu. Wokół mnie dzieją się rzeczy, których do końca nie rozumiem, a ja jestem ciągnięty na samo dno przez niezwykle silny prąd. Gdziekolwiek nie pójdę, ludzie wciąż mówią o wojnie. Jedni się do niej przygotowują, inni od niej uciekają, ale wszyscy uważają, że nadejdzie. Młynarz, Führer, Moskwin, ludzie z teatralnej i uchodźcy z czerwonej linii. Mokre i przeżarte rdzą powietrze metra zaczyna śmierdzieć krwią i zagładą. To nie moja wojna. Zastanawiam się, czy na pewno nie da się jej zapobiec. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, po trzykroć nie wiem, ale wiem jedno, ja się zaraz uduszę. A tutaj wszędzie są jeszcze waginalne krewetki, które mi sytuacji nie ułatwiają. Zdecydowanie. Czy tutaj jakieś coś tam tego... O, filtry! Dzień? Filtry! Filtry! Filtry, super! A, i tak mam mało, ale hej. Przynajmniej coś tam więcej niż było. A bo ja miałem tę benzynę znaleźć chyba, nie? Benzynę, benzynę. Rammstein miał kiedyś taką piosenkę. Benzin. A i przy okazji chory teledysk do tego właśnie utworu. A, no tośmy porobili. Czy mam jakiekolwiek gamo do tego karabinu? Nic, zero, ich weiß nicht, null. No to elegancja Francja. O, to super, naprawdę. Czyli mam ogólnie 57 pestek do wszystkich broni, jakie posiadam, bo do karabinu nie mam nic. No, powiem wam, nie tak to sobie wyobrażałem. Zakup snajperki był największym moim błędem w tej grze, który popełniłem do tej pory. Zdecydowanie nie była to mądra decyzja, aczkolwiek hej, to nie była moja wina, ja nie mogłem o tym wiedzieć, że to jest głupota. Przecież... No skąd miałem o tym wiedzieć? Co? Twórcy gry mnie o tym nie raczej poinformować, więc nie było o tym mowy. Krewetko, gin w jamochodzie! Prosto w waginem. Oh my goodness, jest źle. Naprawdę jest źle, ludziska. W dodatku... Zaraz, czy ja tu byłem? Szczerze wam powiem, że ja już nie wiem. Ściemnia się, więc teoretycznie źle. O kurde, co się stało? Czy ja o czymś nie wiem, przepraszam bardzo. Ouu. Mów mi jeszcze, mów mi głośniej, mów mi brzydziej, ty brutalu. No i to jest rzeczywiście fajna spluwa. Tylko, że teraz tak, czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest w ogóle? Aha, tak, tego nie sprawdzę. Czy to ma tu mig? Nope. W takim razie obawiam się, że muszę zostawić tutaj tą super, hiper, duper, uber broń, jaką jest snajpa i iść na dwa karabajny, bo nie chcę zostawiać tego, którego obecnie znalazłem. To jest całkiem ciekawa broń. A snajpa, sami widzieliście, że... No jest taka troszkę jakby bezużyteczna. Sorry, panie krewetka, nie że było, że pana olewam, ale no faktycznie pana olałem, więc no sorry, very. Sorry, very, tak też czasem musi być. Szybko, 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 czas nas goni. A jak nas dogoni, to będzie źle. Bo kojfnę sobie. No właśnie, a nie chcę. Nie chcę padać. A bo to te mniejsze plują, większe gryzą. Zupełnie jak w realnym świecie. Co to jest? I przepraszam, że jak? Jakiś... A coś w rodzaju takich jakby... A, to są te miny, dobra, to są takie claymory. Okej, okay. Okej. Nie wiem, co podniosłem. Nie ma na to czasu, żeby sprawdzać. Dokładnie mam teraz iść. Tutaj mam jakiś ten pędraczek taki. Pędraczkiem, pędraczkiem. Weź no, chłopie, się wytrzej. Naprawdę strasznie się stresuję tą lokacją. Jest bardzo chaotyczne moje przechodzenie przez nią, ale to dlatego, że właśnie się boję, że mi filtrów zbraknie. Co rzeczywiście jest takim realnym problemem. Z tego, co widzicie, już powoli zaczynam się dusić. Znowu, zresztą. Znowu. Again. Zaraz, jak to było? Jegring. No, ten filtr się już ewidentnie kończy. A, czyli tutaj tego śmeges. Coś podniosłem, ale czy to jest filtr? Chyba nie. O kurde, lebele. 6 minut filtra, nawet nie całe. Czy tutaj będzie benzynem?
Proszę, proszę o benzynkę. No dajcie spokój, naprawdę. Nie wygłupiajcie się. Co to jest? What the hell? Z początku myślałem, że to jest zwykła krewetka, ale to nie jest zwykła krewetka. Okej. Dobra, dziabnę sobie w żyłę, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że muszę filtr dokręcić. O, to się tak robiło, dobra, znowu zapomniałem. Trzecia kwestia jest taka, że muszę się jakoś stąd zewakuować, tylko nie bardzo widzę taką możliwość. Tędy mam wyskoczyć, tak, jakoś? Nie, chyba nie bardzo. I przepraszam? Czy to był jakiś boss? Albo coś w ten death? Mogę na to wejść w ogóle? Mogę! A co tu będzie? A przepraszam bardzo, co tu jest? Czy zostałem jolkiem? Przede wszystkim nie mam laterencji. Są tu jakieś skrzyneczki, może będą jakieś zapasy, wypadałoby tam chyba zejść. Nie wiem, no spróbujmy. A, coś podniosłem, tylko znowu nie wiem co. 2 minuty filtra. No to już rzeczywiście jest sytuacja skrajnie podbramkowa, jest beznadziejnie. Tym bardziej biorąc pod uwagę ten subtelny fakt, że ja nie mam zielonego pojęcia, dokąd ja w ogóle idę. Może wyjmiemy to. Coś tu chcę zobaczę. Coś chcę zobaczę. Tędy? Czy tam drogi nie ma? No nie wygłupiajcie się. Może niby tędy, tak? Biegaj, Stefan! Stefan! Róbmy to normalnie. Rekord na dystans 100 km. O, widzisz, filtry, super. A, motopompa! Das ist die Zivilisation? No i dobra. Czy ja się tu będę musiał bronić, przepraszam bardzo? Obawiam się, że to jest takie prawdopodobne. A zaraz, 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 czekaj, Stasiu, halo. Ja bym chciał... Zaraz, jak to się robiło? Tabulatorem? Nie, to źle kliknąłem, szlak! Źle kliknąłem! O, to bym sobie chciał wyjąć i na przykład gdzieś tutaj postawić, co mi to da? Będzie to działać? Na przykład mogę waginalną krewetkę na to naprowadzić? Czy nie bardzo? I mogę, dobre to je! Oj! Czy zabiłem tą krewetkę? Wiemo, chłoncie, łajzo! Jak tam będzie? A, to się kręci, ta? Biznes się kręci! Koła się kręcą, ma dziewczyny nęcą. No dobra. Coś mnie pluje, tylko nie wiem skąd. Coś ty... Tyś się wyłączył! O, proszę się włączyć! Proszę się włączyć! O, kurde. Co to za muza? Mi się chyba takie coś nie podoba. O, szlak, co to jest? Czekaj, Claymora! Ja pier... Czy to jest boss? To jest na pewno boss. Okej, to nawet na nim wrażenia nie zrobiło. What? Ja z tym walczyć w ogóle? Dajcie spokój. To jest śmiertelne? A, dobra. To jest jakiś bębuchohomar. Zobaczcie, jest obrośnięty jakąś mazią, jakimś lepiszczem z tego bagniska. No, dosłownie bębuchohomar. Dosłownie bębuchohomar. A, dobra, chyba z tym walczyć nie muszę. No to skakaj mnie tu, Mietek. I co teraz? A, czyli jadymy z powrotem, tak? Całe szczęście, mam jeszcze filtr. To mnie cieszy, chociaż chyba specjalnie dużo już go nie mam. I chciałem, żebyście zwrócili uwagę na to, że zaczyna się noc. To jest całkiem ciekawe i to jest dosyć subtelne nawiązanie do Metra 2033. O tym dzisiaj wam chciałem poględzić. No, nie zdołałem, no bo odcinek był nieprawdopodobnie wartki. Bardzo stresujący dla mnie. Może to było widać, może nie, ale no... Uch, pociłem się po prostu jak surykatka w rui. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. No tak, tutaj z tym się muszę zgodzić, rzeczywiście hałasu narobiłem sporego. No i znowu. O kurde. Tak sobie wyobrażałem bagna w tej grze na samym początku. To jest ciekawy karabin. Nawet się cieszę, że go podniosłem, wiecie, bo z tą snajpą to... Trafiłem jak kulą w płot. Trzeba przyznać, że to rzeczywiście była jedna wielka, gigantyczna pomyłka. Ujo, szczuro ludziem! Okej. Wiecie, czego żałuję w tej grze? Że ona nie ma otwartych lokacji, takich jak Stalker. W
wyobrażacie to sobie? Mieć grę otwartą jak Stalker, która ma takie lokacje jak Metro? To było po prostu coś niesamowitego. To by totalnie orało mi odbyt. I to mocniej niż ostry kebab. Tak jest. Aha. Dobra, myślę, że mimo wszystko, kiedy będę na powierzchni, w tych lokacjach powierzchniowych, to nie będę ględził o ciekawostkach, wiecie? O, już idzie. Pełno śmiecia. Nie będę ględził o ciekawostkach, chcę się wczuć w 100% w to, co mnie otacza. O, no co jest? Aha, bo to te są. A myślałem, że to znowu jakieś waginalne krewetki. A tu zwykłe szczurki. Panowie szczurkowie! Apeluję o zachowanie spokoju! Proszę zachować spokój! No, może byś tak łaskawie zginął, nie wiem. Taki luźny pomysł. Dobra, przeżyłem. Teoretycznie jest to jakiś tam sukces. Nie wiem, dokąd mam zmierzać. Skąd przybyliśmy? Dokąd zmierzamy? Jaki jest sens jestestwa? Tak jest. Takie dosyć arystoteleskie pytania i zagadnienia filozoficzne. Wow, o kurde, no nie mogę. Spójrzcie na ten obraz. Jaka epickość. Dobra, jestem jakiś... O, puszki. Co jest, kurde, no? Zły moment na przeładowanie. Strasznie to mocne. Potwornie dużo ammo mi na to schodzi. Dobra, tutaj widzę ewidentnie jakąś pułapkę. Mogę to przeciąć? Tak, mogę, dobra. Artyom. Czekaj, Aniu, ja mam teraz troszeczkę większe problemy. A co to? No to wizor! Oh damn! Hell yeah, pięknie! Das ist der Noctovisor. O takie polskie rzeźmy walczyli! Tylko, że obawiam się jednego. Mi zbraknie filtrów. I to jest bardzo realna obawa. Wiecie? Tego się naprawdę boję. A, i mam zaznaczone. Czy mam... No kurde! Ci przeciwnicy są wkurzający. Teraz mam wyłączoną laterencję. Dobrze. O kurde! Przepraszam, ja się nie będę wtrącał. Nie mam w ogóle ammo. O kurde. Ja mam sześć pocisków. To jest chyba to, o czym mi pisaliście, że w pewnym momencie gry macie po prostu 6 pocisków i dealuj z tym. No i ekstra. Aha, no to... Nawet nie wiem, co mnie zabiło. Wiecie, przez co to wszystko? Myślę, że wiecie, a jeżeli nie wiecie, to ja wam teraz powiem. Wszystkie moje problemy wynikają z tego, że kupiłem tą zasraną snajpę, która była bronią kompletnie bezużyteczną. Wydałem na to 130 kulek i na dobrą sprawę byłem pozbawiony drugiej broni, bo do snajpy mogłem mieć tylko 20 żałosnych pestek, w związku z czym musiałem strzelać głównie z karabinu maszynowego, efektem czego obecnie mam do niego 6 pocisków. Całkiem prawdopodobne, że w momencie, kiedy zakończę ten materiał, ja będę musiał się cofnąć w gameplayu aż do momentu, kiedy znajdowałem się jeszcze w Wenecji, wiecie? Przejść na nowo cały ten etap, tylko bez zakupywania karabinu snajperskiego. Bo myślę, że na tym poziomie trudności i na tym etapie gry już się wdupiłem w sytuację bez wyjścia. No bo wątpię, żebym był w stanie dalej przejść tytuł, posiadając 6 pocisków. To jest raczej nierealne. No ale dobra, nie złorzeczmy, może się jakoś uda. Nie wiem jak, no ale... Hej, trzeba być człowiekiem wielkiej wiary. No trzeba być. Ale to jest jakiś koszmar, serio. Cieszę się chociaż z tego karabinu, który tutaj podniosłem, on jest naprawdę fajny. Chociaż też, no, jego podniesienie było nie do końca rozważne, bo to jest typowa broń na głośniaka. Taka jej wada. Możesz to przeskoczyć, przepraszam bardzo. Na czym ty się zawieszasz? No. Teraz to spróbuję jakoś tak szybciej przejść, żeby uniknąć walki z tymi szczurkami. Nie wiem, czy to jest możliwe, no ale... Trzeba próbować, nie? Co nie, co tak? No jasne, że tak. Przynajmniej to mi się wydaje. Nie wiem, może nawet zgaszę to i owo, co by nie skupiać na sobie niepotrzebnie uwagi wroga. Przepraszam cię, tu mogę jakoś tak na cichaszcza. Nie, to nie ma, panowie potworowiem.
Nie, tu nie ma, kurde blekaczka. Dobra, mam trochę ammo. Podnoszę Noctowizor. Okej. Teraz gasimy to, włączamy to. I mam nadzieję, że potwory mnie nie widzą teraz. Nie wiem. Ile mam ammo? Teraz, obecnie, na chwilę obecną. 109 pestek. To jeszcze nie tak mało. Okej, to nie jest źle. To może jeszcze się obejdzie bez cofania się w gameplayu. Czas pokaże. Nie hałasuję. Staram się przynajmniej nie hałasować. Nie skupiać na sobie uwagi wroga, który idzie tam. Uciekaj, uciekaj. Problem jeszcze polega na tym, że ja nie mam zielonego pojęcia, dokąd ja chcę iść. To jest ten problem. Ja nie wiem, dokąd ja idę fizycznie. Filtry, to jest fajne. Przepraszam państwa, dokąd ja zmierzam? Pojęcia nie mam. No kurde, czemu? Przecież tak cicho szedłem. Jakim cudem, że się mnie obczaili. W dupę kopane, Jędrusie. Dobra, zaraz trzeba będzie znowu filtr zmienić. Wolę to zrobić teraz, niż w momencie, kiedy znowu będę walczył. Czy to jest... Nie, czy to jest boss? Serio, wy chyba kpicie ze mnie. Nie, ja zacznę się zaraz naprawdę przejmować tym moim gameplayem. Zacznę płakuciać. Będę płakał. Jestem sam, pośrodku bagna. Nie mam amunicji, nie mam filtrów. Wszędzie są potwory i jeszcze boss w dodatku, no. Serio? Możesz frytki do tego. Z ketchupem. A co jest jeszcze bardziej chamskie, to ja łatwo tutaj mogę przeoczyć jakieś zapasy, wiecie? No bo to jest w końcu noc. No widzicie? No i bym przeoczył. No i tyle w temacie. Zaraz, chciałbym podładować flashlighta, a raczej Noctowizaura. Noctowizaurem! Dobra. Może nie jest tak fatalnie? Może niepotrzebnie płakałem? Może jestem po prostu miękkim wacusiem? Uuuu! Dieju! Niestety takich miejscówek po ćmoku ciężko jest unikać. A, czyli pan potwór, tak? No i słyszę, że potworów ogólnie w okolicy jest co najmniej miliard. No nie! Dobra, to jest chyba już ten etap, w którym mogę sobie flashlighta włączyć. I bo jak mnie mam, to jest boss, mam z nim walczyć i prawdopodobnie... Nie wiem co. Prawdopodobnie on się już ode mnie nie odwali. Raczej przed nim nie ucieknę tak standardowo, no ale warto spróbować chociaż, nie? Nie mogę biegać. To mnie mzdeczka konfunduje. Czemu nie mogę biegać? Tutaj coś jest. Nie wiem. Są dwie możliwości. Albo z tym trzeba walczyć, albo tego trzeba unikać. Jako że gram w tytuł po raz pierwszy, nie mam zielonego pojęcia. Ale póki mam jeszcze otwarte lokacje i mogę uciec przed czymś takim, to walki będę unikał, dlatego że jeżeli trzeba przed nim uciekać, a ja wystrzelam na niego całe ammo, no to się to skończy bardzo niefajnie. Bo w przyszłości nie będę miał czym strzelać. Tak, więc trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. Ile filtrów? To też jest ważne. Jakie to jest stresujące. Nie dość, że jestem ograniczony przez filtry, też w przypadku przez ammo. To jest przerażające, naprawdę. To jest po prostu przerażające. This is madness. This is Sparta. Dobra, ogólnie nie jest tak źle z tą amunicją, więc kto wie, może jednak dam radę. Może jednak obejdzie się bez cofania gameplayu. Rzeczywiście bardzo mocno by mnie to kontentowało. Tego bym sobie życzył. Bo jakoś nie bardzo mi się widzi to wszystko powtarzać. Oczywiście, jeżeli bym musiał, no to hej, nie takie rzeczy się robiło, no ale... No ale wiecie, rozumicie. Wolałbym mimo wszystko tego uniknąć. Okej. Spróbujmy to znowu na cichaszcze tutaj rozegrać. Znowu widzę jakieś te alarmy. Zróbmy tak, włączmy latarka też niewiele daje. To nie, mimo wszystko dawaj Noctowizor. Noctowizor daje więcej. Chciałbym dobrze ten budynek przeszukać. I dosyć szybko. No bo wiadomo, czas to pieniądz. A dokładniej precyzując, czas to filtry. Okej, to mnie nie atakuje, więc ja też tego nie będę atakował. Są filtry, super. No pewnie, że ja. Mamusia? Nie wiem, kto mnie widzi. Bo tam jest jakiś taki lefrektoir.
No dobrze, dobrze. Pani Aniu, ja się cieszę, tylko że... Wie pani co? Wie pani co ja i co? Ja tu jeszcze chcę poszperać. Żeby na przykład filtra znaleźć, o. Albo trochę amo. Bo bez szperania to ja bym dawno szczeznął i spłonął. W otchłaniach dupiszcza Belzebuba. Tak, widzimy pułapkę. Mogę to przeciąć? Mogę, super. Kurde, kolejna, naprawdę? Oto ktoś się uwziął. Czemu tego nie mogę przeciąć? Mogę. Znowu filtry widzę. I jakiś szczurek, który przede mną czmychnął. No trudno. Szczurki czmychają. No i widzicie, żebym ja teraz miał ubojnika. Ludziska do ubojnika mam max ammo. Max. Wiecie, jaki to jest potencjał? Wiecie, jakie to daje możliwości? Max amunicji. To jest potęga. Potęga mocarnej moszny. Chyba tu już nic nie ma, tak mi się wydaje, no ale jeszcze tak dla pewności przeszperam wszystko. A widzicie, jednak coś. No tak, tylko że... Dobra, myślę, że trzeba iść. Trzeba iść, bo samo się nie pójdzie. Filtr się kończy. Ile mam filtrów? No ważna sprawa. Ile filtrów, ziomek? 3 minuty, bardzo mało. Biegnij w takim razie. Nie mogę tego podnieść, no to idziemy dalej. No i co? Znowu powracamy do noktowizora. A myślałem, że coś tu jest, ale nie bardzo. Tutaj jakieś filtry bym prosił. Amo. Teoretycznie spoko, ale filtry teraz bardziej mi się przydały. I przepraszam bardzo, dokąd mam teraz iść, bo jestem otoczony wodą. I tak jakby trochę nie rozumiem. Przepraszam? Mam tam światło, ogólnie spoko, tylko co poza tym? Tu mam kładki. To jest przesrane, bo ja w nocy nie widzę fizycznie, gdzie jest woda, gdzie jest ta głębia, a gdzie mam ląd. Tu mam ląd chyba. No, to mam ląd, rzeczywiście, to wyczaiłem. Lądek zdrój. What? Utopiłem się? Naprawdę? To w tej grze się można jeszcze utopić? No nie przerażajcie mnie, naprawdę. Matko bosko, kochano, ten odcinek jest straszny, a z tego co widzę, nagrywam już ponad 30 minut, tak więc wypadałoby się z wami tutaj pożegnać. Materiał był kompletnie z dupy, zupełnie nie taki, jak sobie go wyobrażałem. Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie chodzenie po tych bagniskach. To jest tak naprawdę stres. Nie widzę nic, nawet pomimo tego, że mam noktowizor. Ogólnie twórcy gry mieli całkiem ciekawą koncepcję, żeby wypchać gracza na bagna w środku nocy. Tyle tylko, że nie przewidzieli jednego, że w środku nocy, nawet w momencie, kiedy oświecacie sobie drogę, oświecacie w cudzysłowie noktowizorem, to nie widzicie, gdzie jest głębia. W związku z czym ja fizycznie nie jestem w stanie określić, gdzie mam drogę. Nie wiem, gdzie mam wodę, gdzie mam grunt. I to jest taka, no, lekka problematyka tej lokacji. Kolejna sprawa jest taka, że właśnie amunicja, że filtry, to wszystko sprawia, że gracz jest bardzo mocno ograniczony. Teoretycznie nie powinienem narzekać i w zasadzie nie narzekam, dlatego że sam sobie taki tryb włączyłem, ograniczonych zasobów. Ten tryb, charakterystyka tego trybu sprawia, że ja tych filtrów mam mało i będę miał mało, bo fizycznie znajduję mniej takich znajdziek, takich typowych zasobów niż na trybach zwykłych. Aczkolwiek, no mimo wszystko jest to dosyć stresujące. Prawdopodobnie takie miało być. W graczu miało być budowane poczucie przerażenia i właśnie poczucie stresu związanego z tym, że na powierzchni nie można przebywać zbyt długo, no ale mimo wszystko... No stres bywa przyjemny, jak i nieprzyjemny zarazem. To chcę wam przekazać. No i dobra, myślę, że tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Był dosyć taki chaotyczny. Może w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiele się w nim działo. To z pewnością. Takowoż więc widzimy się w kolejnych materiałach z tejże właśnie gry na moim kanale. No i z innych serii na tym samym kanale. Hej ludziska!